We wtorkowym serwisie podsumujemy konferencje wyborcze Roberta Kujawskiego i Roberta Biedronia, które na ratuszowych schodach odbyły się w tym samym czasie. Powiemy także o usteckiej kładce, która zdobyła prestiżowe wyróżnienie. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy. Robert Kujawski, radny Prawa i Sprawiedliwości, to pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Słupska. Jego komitet został oficjalnie zarejestrowany w miniony piątek. Kujawski pokrótce przedstawił priorytety, które będzie chciał zrealizować, gdyby wygrał wybory. Priorytetami naszego programu wyborczego jest rozwój miasta, ale ten rozwój miasta będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli po pierwsze zrobimy porządek z finansami miejskimi, a więc musimy zrobić audyt tych finansów, a następnie będziemy po kolei naprawiali to, co w mieście jest do naprawienia. Musimy poprawić kwestie infrastrukturalne, musimy zająć się budownictwem socjalnym, musimy zająć się wykorzystaniem tych zasobów i tych potencjałów, które w mieście tkwią, a jest ich naprawdę dużo. Szefem sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Słupska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości został radny Tadeusz Bobrowski. Jako szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości chciałbym Państwa poinformować, że Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze w mieście Słupsku zarejestrowało komplet list na radnych w czterech okręgach. Również zarejestrowaliśmy swojego kandydata na prezydenta w osobie Roberta Kujawskiego. Są tutaj między nami liderzy tychże list, jeżeli chodzi o okręgi miasta Słupsk. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości wystawił 46 kandydatów na radnych. Jedynkami są dotychczasowi radni Robert Kujawski, okręg osiedle Niepodległości, Tadeusz Bobrowski, Zatorze, Wojciech Lewenstam, Centrum Miasta i Ryszard Kruk, osiedla akademickie. Kandydat Kujawski liczy, że do nowej Rady Miasta wprowadzi 8 radnych. Jeżeli wprowadzimy mniej niż 8, to będzie niezrealizowanie naszego celu. Natomiast jeżeli wprowadzimy więcej radnych niż mamy, to będzie to oczywiście sukces. Kujawski zapowiedział, że już wkrótce Komitet Wyborczy PiS przedstawi swój program i wszystkich kandydatów na radnych. Robert Biedroń, kolejny kandydat na prezydenta Słupska, zapowiedział, że jeszcze w tym dniu, to znaczy w poniedziałek, złoży kompletną listę kandydatów na radnych w Słupsku. Jego konferencja prasowa odbyła się przed słupskim ratuszem chwilę później, jak swego kandydata zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Po raz kolejny spotykam się z Państwem, żeby zakomunikować, że w dniu dzisiejszym złożymy kompletne listy kandydatów i kandydatek na radnych do Rady Miasta Słupska. 46 osób pochodzących z różnych środowisk, mieszkańców tego miasta, wystartuje z Komitetu Wyborczego Obywatelskiego Nareszcie Zmiana. Jedynki na liście wyborczej stanowić będą Bartosz Fieducik, Katarzyna Odrowska, obecny radny Krzysztof Kido oraz Iwona Falkowska. Jak zapowiedział Bartosz Fieducik, radni z Komitetu Biedronia będą dążyć do zmiany zarządzania miejskimi finansami. Zaproponujemy całkowicie nowy styl w zarządzaniu miejskimi finansami. Czwarte miejsce Słupska na liście najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu to jest wynik konsekwentnej nieodpowiedzialności aktualnie sprawujących władzę w naszym mieście. To należy zmienić, ponieważ zarządzanie miejskimi finansami to jest dowód na stosunek władz do obywateli, którzy swoimi podatkami, swoimi opłatami w znacznej mierze generują budżet naszego miasta. Także odpowiedzialność oraz transparentność to są dwie podstawowe zasady, którymi będziemy się kierować w zarządzaniu miejskimi finansami. Kandydaci z Komitetu Biedronia zapowiadają, że w razie ich wygranej będą dążyć do tego, aby różni przedsiębiorcy nie byli zwalniani w niejasnych okolicznościach z zobowiązań finansowych wobec miasta. Zamierzają też zmienić zasady przyznawania dodatków dla urzędników miejskich. Projekt Kładka nad kanałem portowym w Ustce otrzymał wyróżnienie pierwszego stopnia w konkursie pod nazwą Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego. Wyniki tego konkursu ogłosił wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Wejherowie. Organizatorem tej idei jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Do tegorocznej, 9. już edycji zgłoszono 34 różnego rodzaju rozwiązania architektoniczne reprezentujące różne skale i formy. Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, która znacząco wpływa na poziom danego obszaru oraz poprawia jakość życia mieszkańcom, jak i turystom. Za projekt Kładka nad kanałem portowym miasto Ustka otrzymało wyróżnienie pierwszego stopnia.